co? To jest pierwsza ważna decyzja w moim życiu, której jestem w 100% pewna. Z tańcem, nawet z wyjazdem za granicę, 100 razy zastanawiałam się, zmieniałam zdanie. Nigdy do końca nie wiedziałam, czy robię dobrze. Ale z tobą jest łatwiej. Wie pan co? My to za 2 tygodnie wiedzą na ślub. Gratuluję. No, wypadek przez ciebie. Jak wypadek? Przepraszam. Dziękuję. Ojciec płaci. Nie, poczekaj. Poczekaj. Nie, nie. Poczekaj. Przepraszam, to posłuchaj. Ja chcę DJ-a zamiast orkiestry. Nie, dziękuję kochanie, ale nie będzie kompromisów. Wszystko się zaczyna od tego właśnie. Zaczynamy od wymiany orkiestry na DJ-a i skończymy na tym, że ja pójdę w garniturze matury, a ty w sukience mam musi i będzie świetnie. To, że rezygnujemy z orkiestry, to nie znaczy, że odpuszczamy. To znaczy, że jesteśmy w stanie zrezygnować z pewnych rzeczy dla siebie. Ja tak właśnie rozumiem miłość. To dokąd teraz? Wysiądź. Takie przyjacielskie. Do tyłu. To jest jakieś nieporozumienie. Ręce przy sobie powiedziałem. Dojechaliśmy. A może zejdziesz ze mnie na chwilę? Mam kawę, możesz zostawić włączony licznik. Wypijemy, posiedzimy i pojedziesz. Twoja dziewczyna. Wie o tobie wszystko? Dziewczyna to dziewczyna, gówno cię to obchodzi. Ja proponuję ci super wieczór. Dobry koniak, kawa, Irish coffee, kurwa, na tle zajebistej muzyki, a na deser zrobię ci niezłą laskę. Jak będziesz chciał, to się zrewanżujesz, jak nie, trudno, mnie i to wystarczy. 180 zł. I tak mi kasy na górze. Spadaj.